projektowanie nowoczesnych miejskich przestrzeni publicznych wciąż pozostaje w Polsce w fazie eksperymentów. Banał, kicz i bezmyślnie powielane schematy trzymają się mocno. Zamiast drzew sadzi się donice, a w miejscu trawy bez umiaru układa betonową kostkę. Parki ustępują miejsca parkingom, a ogromne fontanny demolują przestrzeń rynków. A jednak powoli coś się zmienia. Nawet w małych miejscowościach rośnie liczba dobrych wyjątków od złej reguły. Dwa spośród nich zrealizowano w miastach silnie związanych z przemysłem. Podstawowym celem modernizacji skweru Księdza Pieczki w Raciborzu była likwidacja ciężkiej, betonowej fontanny. Woda jednak wcale nie zniknęła. Starą fontannę zastąpiono lżejszymi i nowocześniejszymi urządzeniami. Wygospodarowano sporą przestrzeń rekreacyjną i wprowadzono niską zieleń. Posadzki ułożono z trwałego kamienia. Pojawiły się wygodne ławki, stoły i stoliki, a także nietypowe meble, sprzyjające integracji w większej grupie. Ciekawe rozwiązanie umożliwia zaparkowanie roweru tuż obok ławki. Zadbano o dobre oświetlenie, takie, które nie przeszkadza mieszkańcom okolicznych domów i zwiększa bezpieczeństwo. Zachowano wszystkie duże drzewa otaczające skwer. Nie tylko zapewniają cień i ochłodę, ale przesłaniają nieciekawe widoki na okoliczne blokowiska. Plac Narutowicza w centrum Bełchatowa był zwykłym ciągiem komunikacyjnym. Po likwidacji jezdni ruch samochodowy przeniesiono na sąsiednie ulice, uzyskując sporą przestrzeń dla spotkań i wypoczynku. Istniejącą zieleń uzupełniono i zróżnicowano. Pod wysokimi drzewami pojawiły się nietypowe meble miejskie w formie obszernych skrzyń czy może podestów. Drewniane skrzynie to zarówno siedziska, jak leżanki, albo miejsca do zabawy. Plac oferuje różne formy relaksu. Wyposażono go w stoliki do gier, plac zabaw dla dzieci oraz fontannę pluskowisko, zamontowaną bezkolizyjnie na poziomie chodnika. Pomyślano zarówno o zacisznych miejscach wśród zieleni, jak i przestrzeniach dla imprez plenerowych. Powstało miejsce o wielu funkcjach, przyciągające różne grupy mieszkańców. Przykład tych dwóch miast potwierdza proste reguły. Ograniczenie ruchu samochodów, szacunek dla drzew, indywidualnie zaprojektowane meble miejskie. W ten sposób, bez wielkich budżetów, można znacząco podnieść jakość życia w każdym mieście.